No cóż, panowie, te wybory i to, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych, niewątpliwie mieć będzie istotny wpływ na to, co będzie działo się w Polsce, ale charakter tego, co przed nami, tego politycznego wielkiego znaku zapytania, który widzimy, pozostaje otwarte ze względu na jedną rzecz. Tak. Założenia polityki, którą realizował Donald Trump w latach 2016-2020, były zgodne z polskimi interesami geopolitycznymi, transatlantyckimi polskimi interesami geopolitycznymi. Ale było tak również ze względu na to, przypomnijmy, mówiłem o tym wczoraj, do tanga trzeba dwojga, że w Polsce rządził rząd, który na transatlantyckich relacjach budował, zgodnie zresztą z polską tradycją polityczną, strategię niepodległościową, strategię bezpieczeństwa opartą o Pakt Północnoatlantycki, czytaj o amerykańską stabilizującą siłę militarną, która po II wojnie światowej, a później po zimnej wojnie jest podstawą tego światowego porządku. Dziś w Polsce jest zupełnie inny rząd. Rząd, który, no jak sam twierdzi Donald Tusk w ostatnich godzinach przed ogłoszeniem wyników wyborów, geopolitycznym eksperymentem, geopolitycznym outsourcingiem, przepraszam, nie eksperymentem, który właśnie się zakończył, nazywa relacje pomiędzy szeroko pojętą zachodnią Europą, w tym nami, a Stanami Zjednoczonymi. Jeżeli polskim premierem jest człowiek, który współpracę amerykańsko-polską uważa za zakończony geopolityczny outsourcing, to w jaki sposób po drugiej stronie Atlantyku ma budowana być tego rodzaju polityka? Do tanga trzeba dwojga. Najwyraźniej widać, że takiej sytuacji nie mamy. Przynajmniej tak długo, jak Polacy nie zmienią rządu. I ma to bardzo konkretne konsekwencje. Internauci wczoraj przypominali jedno z całkiem niedawnych wystąpień Donalda Tuska. Posłuchaj. Trump, jego zależność od rosyjskich służb dzisiaj już nie podlega dyskusji. To nie jest moje przypuszczenie. To jest efekt dochodzenia amerykańskich służb. Nie wykluczają amerykańskie służby, że Trump został wręcz zwerbowany przez rosyjskie służby 30 lat temu. Te opowieści, które snuł Donald Tusk, to echo wielkiej operacji dezinformacyjnej, która prowadzona była tutaj w Stanach Zjednoczonych, już w czasie, kiedy prezydentem Stanów Zjednoczonych był Donald Trump. Jej celem było sportretowanie, fałszywe sportretowanie Donalda Trumpa jako człowieka, który rzekomo miał działać na rzecz Federacji Rosyjskiej. Szczegóły tego, jak wyglądały dosie tworzone na zamówienie po prostu najważniejszych ludzi partii demokratycznej, przeciwników Donalda Trumpa, każdy znajdzie bez żadnego problemu, jeśli chce tylko odrobiny dobrej woli. Donald Tusk oczywiście miałby narzędzia do tego, żeby to ustalić, ale do tego potrzebna byłaby dobra wola, której w tej kwestii nie ma. Sam przecież fotografował i chwalił się zdjęciami, w których przykłada palce ułożone w kształt pistoletu do pleców Donalda Trumpa. Ale ta kwestia dotyczy również polskiego ministra spraw zagranicznych i jego bardzo wpływowej żony, amerykańskiej publicystki, jednocześnie deklarującej zupełnie otwarcie swoje poparcie dla partii demokratycznej, czyli tej partii, która przegrała zarówno wybory w roku 2016, jak i w roku 2020 z Donaldem Trumpem. W tej parze Radosław Sikorski i Applebaum występowali również niedawno i mówili to. Dla protofaszystów jak Trump czy Kaczyński wybory lub wyroki są ważne tylko wtedy, gdy idą po ich myśli. Nazywanie protofaszystami i porównywanie Donalda Trumpa do Adolfa Hitlera. To co wypisywała ostatnio w amerykańskich mediach Ann Applebaum. Radosław Sikorski nabijał się wręcz wielokrotnie z Donalda Trumpa, robił to publicznie. Dziś ich opowieść wygląda zupełnie inaczej. Dosłownie przed kilkudziesięcioma godzinami słyszeliśmy opowieści Radosława Sikorskiego o tym, że rzekomo Polska prowadziła jakąś dwutorową politykę. Dwutorową na takiej zasadzie, że
polski prezydent Andrzej Duda, będący w oczywistym konflikcie z rządem i z Radosławem Sikorskim, prowadził faktycznie transatlantycką politykę, w której spotykał się i budował swoje relacje zarówno z partią republikańską, jak i z administracją prezydenta Joe Bidena. Przykładem choćby z początku roku wizyta tu w Waszyngtonie, gdzie prezydent Andrzej Duda spotkał się najpierw z prezydentem Stanów Zjednoczonych, a później z politykami konserwatywnej republikańskiej opozycji w Kongresie. I to był dokładnie ten sam dzień i ten sam czas, kiedy obecny w Waszyngtonie Donald Tusk uczestniczył tylko w spotkaniu z rządzącymi demokratami i nie spotkał się z republikanami, właśnie dlatego, że obraził ich w zupełnie bezceremonialny sposób chwilę wcześniej swoimi wpisami na X i stał się przedmiotem artyleryjskiego ostrzału w ramach odpowiedzi na te swoje wpisy przez polityków demokratycznych. W tym sensie po prostu polski rząd prowadził politykę skierowaną przeciwko Donaldowi Trumpowi personalnie i prowadzi do dzisiaj, i skierowaną przeciwko partii republikańskiej, która od nowego rozdania będzie totalnie dominowała amerykański system polityczny. I niestety tego rodzaju sytuacja nie jest niczym nowym i my w przeszłości mogliśmy się już nauczyć tego, w jaki sposób, jakie będą konsekwencje prowadzenia tego rodzaju działań. Ponieważ i Donald Tusk, i Radosław Sikorski byli już premierem i ministrem spraw zagranicznych i byli już w sytuacji, w której prowadzili jednoznacznie skierowaną przeciwko partii republikańskiej politykę i politykę skierowaną przeciwko transatlantyckim projektom prezydenta Stanów Zjednoczonych. Chodziło o prezydenta George'a W. Busha i chodziło o perspektywę prezydentury i kandydowania ewentualnego w przyszłości polityków demokratycznych i pełnienia przez nich istotnych funkcji. Chodziło o Baracka Obamę i Hillary Clinton. Wtedy na szali leżał projekt tarczy antyrakietowej George'a W. Busha. Projekt, który został zakopany i nigdy nie powstał, wbrew temu, co dziś opowiada Radosław Sikorski, bo faktycznie tarcza antyrakietowa w Redzikowie dziś jest, ale jest to zupełnie inny projekt i to zupełnie inne przedsięwzięcie, które powstało wiele, wiele lat później niż planowane było przez George'a W. Busha. Dlaczego do tego doszło? Mówiliśmy o tym w serialu dokumentalnym Reset. Pokazywaliśmy to. Jeśli ktoś nie pamięta, zacytujmy. W ocenie Quanrut Waszyngton jest zaniepokojony stanem negocjacji. Powołując się na doradcę prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego Steve'a Hadleya, stwierdziła, że strona amerykańska ma wątpliwości, czy rozmowy posuwają się po obu ścieżkach procesu negocjacyjnego, tak jak zostało to ustalone podczas spotkania prezydenta George'a W. Busha z premierem Donaldem Tuskiem 10 marca 2008 roku. Stawia to pod znakiem zapytania wolę strony polskiej do zakończenia negocjacji z obecną administracją. Wyraziła opinię, że atmosfera wokół negocjacji zdominowana została poprzez ciąg nieporozumień, co może doprowadzić do ich fiaska. Podkreśliła, że nie jest to intencją Waszyngtonu. To notatka Pameli Quanrut, bardzo ważnego przedstawiciela amerykańskiej dyplomacji, tak to nazwijmy, dyplomacji z ambasady tutaj w Warszawie. Twierdziła, że rząd Donalda Tuska negocjuje w złej wierze. Cóż to oznacza? Oznacza to w gruncie rzeczy po prostu oszustwo. Oszustwo. Co innego deklarował w rozmowach z prezydentem Stanów Zjednoczonych George'em W. Bushem Donald Tusk i Radosław Sikorski, a co innego robił w rzeczywistych relacjach amerykańsko-polskich. Efektem było właśnie to, co opisywaliśmy już wielokrotnie, czyli wykolejenie projektu tarczy antyrakietowej w projekcie stworzonym przez George'a Busha, zresztą zgodnie z tym, czego chwilę wcześniej żądał od Polski Władimir Putin w Moskwie. To tak a propos tego, kto prowadzi politykę prorosyjską. W tej sprawie mieliśmy również inne dokumenty, które mówiły to. We wnioskach z wizyty Radosława Sikorskiego w Stanach Zjednoczonych możemy ogólnie przeczytać, że jest w zasadzie daleko idący konsensus nawet między demokratami a republikanami w sprawie buszowskiego konceptu amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Europie, w tym w Polsce, ale Sikorski dodaje jedno zdanie.
zwraca uwagę zdecydowanie negatywne stanowisko w sprawie MD doradców senator Clinton. I to jest, można powiedzieć, cała nadzieja, zarys przyszłej polityki, która doprowadzi do jakby oficjalnego stwierdzenia, że propozycje Obamy, który zlikwidował buszowski projekt tarczy antyrakietowej, są dla Polski optymalne. Dziś stoimy u progu kolejnego rozdziału w relacjach polsko-amerykańskich, w którym w pewnym sensie będziemy musieli stawić czoła podobnym zagrożeniom. I mówię my, jako polityczny naród, jako ci, którzy podejmują decyzje, ci, którzy wybierają polityków odpowiedzialnych za najważniejsze kwestie bezpieczeństwa. Donald Tusk na chwilę przed tymi wyborami w Stanach Zjednoczonych zakwestionował strategiczną współpracę amerykańsko-polską. Strategiczną współpracę, która dziś opiera się na fundamentach takich jak między innymi obecność natowskich wojsk w Polsce, na wschodniej flance NATO, nasz gwarant bezpieczeństwa nie tylko politycznego, ale fizyczny gwarant bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, wschodniej granicy Polski. To elementy polityki nigdy nie kwestionowane przez Donalda Trumpa, to elementy polityki przedstawianej przez Donalda Trumpa, bo Polska przedstawiana była jako przykład do naśladowania ze względu na swoje wydatki i na skalę zaangażowania w Pakt Północnoatlantycki. Ale w Polsce dziś rządzą ludzie, którzy tę politykę kwestionują ze względu na własne wizje europejskiej strategii bezpieczeństwa, jakiejś wyimaginowanej europejskiej suwerenności, coś, co zupełnie w podstawowych pojęciach nie istnieje. To zagrożenie tak wielkie, że kwestionuje podstawy istnienia i sposobu powołania do życia zasad bezpieczeństwa państwa polskiego, które przez cały okres III RP pozostawały niekwestionowane, nawet przez komunistów, którzy w początkowym okresie rządzili Polską. Oni również dążyli do członkostwa Polski w Pakcie Północnoatlantyckim. Tę zasadę zakwestionował dopiero Donald Tusk. A wiemy już z doświadczenia, że wcześniej po zakwestionowaniu politycznym tego rodzaju zasad ci ludzie zawsze przechodzą do działania. Między innymi o tym będziemy rozmawiać w moim programie. Michał Rachoń. Jedziemy.